Pewnie nasze drogi się nie skrzyżują, ale jak chcesz, ja mogę jak on chce rewanż ze mną, a nasze drogi się też nie skrzyżują, ja mogę na następnej gali z tobą i z nim po kolei zawalczyć. Taki taki ty jesteś mocny. Chłopie, ty wygrałeś z ciosem, a tutaj teraz cios boi się spać przy zgaszonym świetle, chłopie. Ale wielkie zwycięstwo. Wiesz, no, ale ty się boisz tutaj wszystkich. Słuchaj, ja widziałem, jak ty zachowałeś się, byliśmy na zdjęciach, nagrywaliśmy trailera. Ty siedzisz w kiblu zamknięty ze strachu, z nikim nie rozmawiasz. Nie, ja po prostu siedzisz, szczerze teraz powiem... wychodzisz, teraz dostałeś mikrofon, tak. Słuchaj. Było tak, ale było tak. Było. Cały czas tak nie siedziałem z wami, masz rację. Po prostu nie chciałem siedzieć z tobą w jednym pomieszczeniu. Powiedziałem od razu, że nie chcę siedzieć z tobą w jednym pomieszczeniu, dlatego... Stary, wiesz, Gdzie nie muszę, to nie siedzę z tobą w jednym pomieszczeniu. Tutaj to jest moja praca, więc siedzę. Tam nie musiałem. Dostałeś mikrofon i teraz... Dokładnie. Tutaj, słuchaj, stary, naprawdę jesteś najsłabszym ogniwem dobrze, zajebiście. I tak naprawdę każdy by chciał za mnie... Wiadomo, że tak. Dlatego najwięcej gada i krzyczy, bo się denerwuje. No właśnie, to jest taki trochę Adrian Cios, którego serdecznie pozdrawiam. Adrian, tam trzymaj się. I tu masz kolegę swojego tutaj, który też tylko krzyczy, ale tak naprawdę jesteś cienki jak Paul Silver. Na huki chcę wziąć wszystkich. Tak, no naprawdę zrobiłem teraz takie wrażenie, że ja muszę iść zmienić pampersa, powiem ci szczerze. Dużo rzeczy przeżyłem, ale jak zobaczyłem ciebie, jak wchodzisz tutaj, to naprawdę, stary, mam klocka, wiesz? No mam nadzieję i to jest bardzo dobre. Tak powinieneś podejść do pojedynku ze mną, jak będzie. Skąd taka niechęć w ogóle pomiędzy wami, panowie? Słucham? Skąd taka niechęć? Nie, niechęć. Po prostu słucham gościa po prostu i jest niesamowity. No do wszystkich ma jakieś ale po prostu. Ty, nie mam. Ja go przez dwa dni. Lekceważę wszystkich po kolei. Nie lekceważę. Do nikogo się nie odzywał. Nie lekceważę nikogo. Na pewno nie lekceważę nikogo. Ale to tak jakby na jakby turniej nie lekceważę nikogo. Bo ciebie jakbyś ty był tu... Alan, dla moim zdaniem, Alan akurat jest najcięższym przeciwnikiem według mnie tutaj. Ja go nie lekceważę, ale dlatego zdziwiło mnie to, co usłyszałem. Przecież sobie, kurwa, tego nie wymyśliłem. Chyba ci potwierdził Boxdel, że dostałem takie informacje, tak? Nie, ale słuchaj, No jak co mam słuchać, kurwa? Powiedział do ciebie Alan. Ty już swoje powiedziałeś. Stary. Ja cię widziałem dokładnie, jak takie rzeczy wychodzą, podchodzisz do kogoś i mówisz, co cię boli. A nie tutaj wychodzi, przyszło tutaj... Ty mi, kurwa, nie będziesz mówił, co ja powinienem mówić, a co nie, akurat nie ty. Ty mi nie mów, co ja powinienem mówić, a co nie. No i utkaj, ja nie będę z tobą gadał na ten temat, bo ci powiedział, powiedział, kurwa, że dostałem takie informacje. Powiedział, chyba nie wymyśliłem sobie, kurwa, tego, nie, gościu. Siedzisz teraz, kurwa, i pajacujesz do mnie. Może cię pod chuja chcieli. No ale Boxdel to nie jest... Ale dostałem takie informacje, powiedział... Powiedział, powiedział, osoba. Chłopie, no może ściemnia tak samo jak ja pewnie, kurwa, człowieku. No tak samo jak ty ściemniasz, że wszystkich rozjebiesz, a tutaj, kurwa... A ty rozjebiesz wszystkich, czy nie? Masz... Wszystkich nie wiem, ale wiem, że zajdę daleko. Masz zamiar rozjebać wszystkich? Mam zamiar również rozjebać wszystkich. No to, kurwa, mam nadzieję, że zobaczymy w finale. No i tyle, kurwa, i wszystko jasne, nie? I o czym mamy dalej rozmawiać? Tylko trzech. Gregor, mam pytanie do ciebie, bo powiedziałeś, że nie będziesz w jednym pomieszczeniu tam na trailerowym chyba nagraniu z Tomkiem Oświecińskim. Nie powiedziałem, poszedłem po prostu i nie chciałem być. To nie jest coś, że ja będę tutaj... Skąd ta niechęć? No, pierdolę go i nie będę... Skąd ta niechęć, ty? Po prostu na pewne tematy się nie wypowiadamy i ale się nie będę wypowiadał. Ale kim ty powiedz, jesteś, powiedz, stary, kim ty w ogóle jesteś? A ty kim, kurwa, serem? Jesteś? Dla ciebie jestem panem Tomkiem. No, kurwa, łysy Leonardo DiCaprio, kurwa. Siedź. Tak jest. No, siedź, kurwa, ty kim jesteś? Tak. No i nara. Tak. Ale panowie... Jedynie właśnie co możesz, to tylko teraz poszczekać. Tylko tyle możesz. Dobrze. I ciesz się, że nie trafiłeś na mnie w pierwszej... Właśnie, cieszę się, że nie trafiłem. Tak. Bym ci urwał głowę i nasrał do szyi i nie dopłakać jeszcze. No ja bym cię udusił i chuj. Ty. No i co? Ale panowie, wydaje się, skończyło twoje kozaczenie. Wasza walka byłaby chyba aktualnie... Ale słuchajcie, no to czekajcie, finale, bo coś powiedział ten pizduś tutaj, bo teraz się zakręciłem, do federacji i mówi, że następna walka może być z nim. Bardzo chętnie, słuchaj, na następnej gali... Luz, i jak ktoś nie musisz robić wagi, ja nie lubię takich rzeczy. Jak ktoś nie musisz robić wagi, naprawdę. Kurwa, słuchaj, odstraszania to są duchy, ci mówię. Tak szczerze, nie wiem, czy możemy, ale ja bym zajebał Switcha, nie? Żeby Wiewiórę zamienić ze Strachem i że to Strachu z Gregiem walczy w pierwszej, a Shelly z Wiewiórką. Bylibyście panowie na to? Znaczy... Ja powiedziałem, że mi jest obojętne, jaki jest skład i z kim walczę, więc ja mam wyjebane. Lepiej w chuj dla mnie. Pytanie, co na to Shelly i Wiewiór, nie? No właśnie. Zrobilibyście Switcha? Shelly, co ty na to? Mi tylko chuja lata, ja mogę się bić tutaj, kurwa, a ty z każdym. Znaczy ja mógłbym na coś takiego pójść, ale na pewno musiałbym to przekazać wcześniej z trenerami. A wy widzowie, jak chcecie.